W czasie dzisiejszego spotkania, drodzy bracia i siostry oraz goście, chcielibyśmy się zająć powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Już mieliśmy jedną taką możliwość wcześniej. Teraz skupimy się na kolejnych takich aspektach. Więc otworzymy najpierw Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. Od 31 do 33 wersetu. A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a synem najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego. I będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Te słowa pokazują nam bardzo ważną zasadę, jak należy interpretować Pismo Święte. Ono musi być interpretowane bezpośrednio, albo jeżeli wolimy taką nazwę, literalnie. Literalnie, dosłownie. Dosłowna interpretacja, literalna interpretacja. Nie rozumieć więcej niż napisano. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Abyście na nas nauczyli się nie rozumieć więcej niż Pismo mówi. To jest właśnie to, co nazywamy bezpośrednią interpretacją albo literalną interpretacją, albo dosłowną interpretacją. Więc przy analizie wszystkiego, co mówi Słowo Boże, na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa musimy sobie zdać sprawę, że bez literalnej interpretacji Pisma, bez dosłownej interpretacji Pisma, bez bezpośredniej interpretacji Pisma nie jest możliwe w ogóle wyciąganie jakichkolwiek wniosków, bo wszystko staje się mgliste i wątpliwe. I to dotyczy każdego tematu. Czy to tematu dotyczącego życia z Bogiem, czy to dotyczącego w ogóle samego faktu, jaki jest Bóg. Czy Bóg ma syna? Czy znasz imię jego syna? Czy to wszystko jest w ogóle możliwe, żeby się tego dowiedzieć, jeżeli odrzucimy podstawową zasadę ze Słowa Bożego, że tylko Pismo się liczy i tylko Pismo Święte może nas oświecić w zakresie tego, co o Bogu wiedzieć można. Więc to nie są błahe sprawy. Te sprawy wymagają tego, żeby się tym właśnie dokładnie zajmować. No więc, czy te proroctwa, które mamy w Słowie Bożym, nie powinny być tłumaczone przenośnie? Na to pytanie musimy odpowiedzieć negatywnie. Nie, proroctwa muszą być tłumaczone dosłownie. Czy to przyjście nie oznacza na przykład, że nas Chrystus przyjmuje, gdy się do Niego nawracamy? Czy nie jest to świadectwo Ducha, albo wreszcie, czy to nie oznacza, że Jego panowanie będzie się odbywało nad Kościołem? I tak dalej, i tak dalej. Wiele takich różnych niedosłownych, nie bezpośrednich, nie literalnych interpretacji próbuje się przyczepić do tych twierdzeń dotyczących powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. A skoro tak się robi, to się okalecza swoją własną możliwość poznania Słowa Bożego, swoją własną możliwość poznania Boga. Bo to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nas jawne ze Słowa Bożego i nie ma potrzeby innych źródeł szukać. No więc, jeśli byśmy mieli się zastanowić przez chwilę, to dlaczego na przykład potępia się Żydów za to, że odrzucili Chrystusa, chociaż przyjście Pana Jezusa Chrystusa było dosłownym, literalnym, bezpośrednim wypełnieniem się proroctw. Jeżeli
Było tak, a obecnie niektórzy ludzie sami nie chcą literalnie rozumieć drugiego przyjścia Pana Jezusa. To tacy ludzie stawiają się na równi z tymi kombinującymi Żydami z czasów, kiedy odrzucono pierwsze przyjście Pana Jezusa jako literalne. Powinieneś być konsekwentny i uważam, że ja jestem konsekwentny w momencie, kiedy staję na gruncie dosłownego, literalnego, bezpośredniego interpretowania Pisma Świętego. Jak mówi pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 wiersz, uczyć się mamy nie rozumieć więcej niż Pismo mówi. Albo jak mówi Piotr, Słowo Boże mamy traktować jak pochodnię świecącą w ciemnym miejscu. Pochodnia ma to do siebie, że ona oświetla nam tylko najbliższe kroki. To nie jest latarka LED albo reflektor albo słońce. Nie, to jest taka pochodnia, która jeżeli oświeca ci, to oświeca ci 2-3 kroki do przodu, dopóki tego jednego, dwóch, trzech kroków nie zrobisz, nie oświeci ci następnej drogi. A jeżeli pójdziesz w niewłaściwym kierunku niż ta pochodnia ci oświeca, no to już całkowicie stracisz drogę z oczu, bo już ta pochodnia nie wskaże ci drogi wcale, jeśli nie posłuchasz jej wskazań. Więc powinniśmy być konsekwentni. Konsekwentni tacy, którzy trzymamy się linii wyznaczanej według naszych ustaleń. Jeżeli wierzymy literalnie w słowa z Łukasza, które dzisiaj przeczytaliśmy na początku, czyli z Łukasza 1 rozdział 31 do 33 wersetu, to musimy literalnie rozumieć cały ten urywek, a nie, że dzielimy go sobie, czyli Łukasza 1,31 sobie traktujemy dosłownie, a wersety 32 i 33 już odrzucamy. Przypomnę te słowa, którymi zaczęliśmy dzisiaj. 31, a oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. A 32 i 33 odnosi się już do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Ten będzie wielki, a synem najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Widzimy, 31 werset spełnił się dosłownie. Jakże szalonym trzeba być, jeśli uważać się chce, że 32 i 33 werset nie będą wypełnione dosłownie, literalnie, bezpośrednio. Niekonsekwentność wskutek literalnego rozumienia wersetu 31 w połączeniu z przenośnym, duchowym, nieliteralnym tłumaczeniem wersetów 32 i 33 jest obnażoną głupotą. Uwydatnia się w następującej pięknej ilustracji, którą możemy tutaj przytoczyć. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, ale ona ilustruje tą zasadę. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy słyszymy rozmowę między chrześcijańskim czytelnikiem Biblii, a Żydem, który odrzucał literalne przyjście Pana Jezusa. Wziąwszy do ręki pisma greckie i znalazłszy miejsce w Łukasza, pierwszy rozdział, 32 werset, Żyd zapytał, czy Pan wierzy, że to, co tu napisano, wykonało się literalnie i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Na to nominalny chrześcijanin odrzucający dosłowność tych słów mówi: nie!
bo to jest język figuralny opisujący duchowe panowanie Chrystusa nad Kościołem. No więc na to Żyd w takim razie i ja nie wierzę w literalne znaczenie wersetu 31, które głoszą, że syn Dawida miał się narodzić z dziewicy i uważam to tylko jako figuralny sposób określenia nadzwyczajnej czystości tego, o którym mówi to proroctwo. Widzicie, jakież to szaleństwo. Ale proszę mi powiedzieć, mówi w tej sytuacji jeszcze Żyd, dlaczego Pan nie chce wierzyć literalnie w słowa wersetów 32 i 33, podczas gdy wierzy Pan w wydarzenie o wiele bardziej szalone i nieprawdopodobne omawiane w wersecie 31. Czyli, a oto poczniesz żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Przecież to jest dużo bardziej nieprawdopodobne. I na to zatkało nominalnego chrześcijanina, podającego się za chrześcijanina, odrzucającego literalne rozumienie Słowa Bożego. I mówi, ja w to wierzę, ponieważ to jest fakt. Fakt historyczny. Na to Żyd. Aha! I zawołał Żyd z wyrazem szyderstwa i triumfu. Pan wierzy Pismu, ponieważ to jest fakt. A ja wierzę mu, ponieważ ono jest Słowem Bożym. No więc widać trudność tych, którzy chcą tak szaloną metodą się posługiwać. To jest bardzo podobne do metody świadków Jehowy, którzy z jednej strony uważają 144 tysiące z 7 rozdziału objawienia za dosłowne, literalne 144 tysiące, a równocześnie Żydów, 12 pokoleń z Izraela, po 12 tysięcy z każdego pokolenia Izraela, tworzące te 144 tysiące, uważają za duchowy Izrael. Cóż za szalony pomysł. Jest to kompletne szaleństwo, tego typu interpretacja. Albo do czegoś przykładamy miarę literalną, albo uduchawiamy to. Nie można mieszać tych dwóch miar, bo wychodzą kompletne szaleństwa. I tak samo tutaj. Jeśli 31 werset jest dosłowny, a jest dosłowny, że niewiasta, panna, pocznie w żywocie i porodzi syna i nazwie imię jego Jezus, wiemy, że Pan Jezus narodził się z dziewicy, z Marii Panny, to tak samo musi być literalny 32 i 33 werset. Ten będzie wielki, a synem Najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. To przypomina inną historię, być może prawdziwą, być może też zmyśloną, gdzie chłopcy czytali Słowo Boże i radowali się z tego, że Izrael przeszedł przez Morze Czerwone i nic się nie stało Izraelitom. I krzyczeli w czasie czytania tego na korytarzu uczelni: Alleluja, chwała Panu, ależ cudowne, i tak dalej. I przechodził obok profesor historii, który znał się również na starożytności, i wdał się z nimi w rozmowę. Jak dowiedział się, z jakiego powodu się tak cieszyli, to zaczął im tłumaczyć. No ale tam
Przecież w tym miejscu Morze Czerwone było płytkie i to nic takiego, że oni przeszli suchą nogą, bo przecież nic nadzwyczajnego, że przez płytkie Morze Czerwone Izrael przeszedł i nikt nie zginął, że to jest przecież nic nadzwyczajnego. I poszedł sobie dalej, chłopcy przyjęli jego tłumaczenie, podziękowali i czytali dalej tą księgę ze Słowa Bożego. I profesor ten chwilę później w tym samym miejscu wracał do swojego gabinetu i widzi tych chłopców krzyczących: Alleluja, chwała Panu, ale cudowne. Na to profesor obruszony, przecież co dopiero im wyjaśnił, że nie ma co tutaj wykrzykiwać Alleluja, chwała Panu, ale cudowne. I pyta, o co tym razem chodzi, co się stało. No jak Pan powiedział, tam jest płytkie morze i jakieś szuwary i że tam suchą nogą dało się przejść, bo to normalne. No tak, tak, powiedziałem tak. No i to przecież wspaniałe i cudowne, że na tak suchym miejscu nagle pojawiły się takie ilości wody, że zatopiły Egipcjan, także wszyscy potonęli. Alleluja, chwała Panu, ależ cudowne. I tak właśnie jest z różnego rodzaju szaleństwami, gdzie Słowo Boże próbuje się naginać do swoich różnych głupich pomysłów, tak jak ten profesor miał ten głupi pomysł. Nie można mieszać podejścia duchowego z literalnym i literalnego z duchowym. Słowo Boże jest tak i amen. Albo mu wierzysz, albo go nie przyjmujesz. Nie ma neutralnego gruntu. Wszystko inne jest fikcją niż dosłowne rozumienie Pisma. I tutaj widzimy, że ta historia o Żydzie i tym nominalnym chrześcijaninie, ta historia dowodzi, jak szalony pomysł jest wtedy, kiedy ludzie próbują naciągać Pismo Święte, udając, że niby to Pismo Święte uznają, ale chcą włożyć do tego Słowa Bożego swoje myśli. Pismo Święte zawiera wprawdzie symbole, figury, przenośnie, metafory, alegorie, ale najczęściej mówi bezpośrednim, literalnym, dosłownym językiem. Dopóki nie mamy wyraźnych wskazówek w tekście albo w jego kontekstach, że to ma być znaczenie przenośne, powinniśmy to przyjąć tylko i wyłącznie literalnie. Jest też bardzo wiele miejsc, które mają po pierwsze literalne znaczenie, a w drugiej warstwie mają duchowe, ale to duchowe nie przekreśla literalnego. I to też jest bardzo ważne, że literalne bardzo często jest jedynym wyjaśnieniem, a czasami jest pierwszym wyjaśnieniem literalne, a duchowe idzie jako drugie. Słowa Chrystusa na przykład w Ewangelii Jana 7 rozdział 38 werset. Kto wierzy we mnie, jak to mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego, a to mówił o duchu, którego mieli wziąć wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto, że jeszcze Jezus nie był uwielbiony. Ewangelia Jana 7 rozdział 38-39. Te słowa Chrystusa są wytłumaczone w następnym tekście, który objaśnia, że tam jest mowa o duchu, którego wziąć mieli wierzący w Niego. Alegoria w liście do Galacjan, 4 rozdział, od 24 do 31 wersetu, żadnym sposobem nie usuwa literalnego znaczenia Pisma Świętego, lecz przeciwnie, potwierdza je. Możemy zobaczyć Galacjan 4 rozdział od 24 do 26 wersetu. Przez co znaczą się insze rzeczy, albowiem te
są one dwa testamenty. Jeden z góry synajskiej, który rodzi w niewolę, a ten jest jako Agar. Albowiem Agar jest góra Synaj w Arabii, a stosuje się do niej teraźniejsze Jeruzalem, bo jest w niewoli z dziadkami swymi. Lecz ono, górne Jeruzalem, wolne jest, które jest matką wszystkich nas. Jak widzimy, ta alegoria z Galacjan, 4 rozdział 24-31, nie narusza literalnego znaczenia Pisma Świętego, lecz przeciwnie, potwierdza je. Wiemy bowiem, że faktycznie Hagar i Sara istniały w literalnym, dosłownym, bezpośrednim znaczeniu. Również Góra Synaj i miasto Jeruzalem są dosłownie rozumiane. Ale oprócz tego, że mają pierwsze znaczenie dosłowne, literalne, również miały znaczenie obrazowe, alegoryczne. Alegoryczne nie naruszało dosłownego. Mamy też przykład Chrystusa w literalnym znaczeniu jako pośrednika nowego przymierza. To pokazuje nam fragment z Hebrajczyków 12:24. I do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, i do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa. I z tego wynika, że wierzymy, że to górne Jeruzalem, o którym była mowa w liście do Galacjan, którego Sara jest pierwowzorem, typem, niebiańskie Jeruzalem, nowe, zstępujące z nieba od Boga, jest także dosłowne, w dosłownym znaczeniu dotykalne i realne. Widzimy to w miejscach takich jak Hebrajczyków 12:22. Aleście przystąpili do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebiańskiego, do niezliczonych tysięcy aniołów. Oraz objawienie, 3 rozdział, 12 werset. Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie, i napiszę na nim imię Boga i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe. Objawienie, 3 rozdział, 12 werset. Kolejne miejsce, objawienie, 21 rozdział, 2 werset i 10 werset. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu, i zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Objawienie, 21 rozdział, 2 werset i 10 werset. Jednoznacznie widzimy, że literalne jest pierwsze, a duchowe przy okazji wskazuje. Tak samo literalnie był połknięty Jonasz w rybie i równocześnie Jonasz był obrazem na pogrzebanego Chrystusa, który po 3 dniach i 3 nocach zmartwychwstał. Więc to, co jest literalne, ma pierwsze znaczenie, chyba że wyraźnie jest pokazane, że coś ma tylko znaczenie duchowe. I to jest bardzo ważne, żeby traktować literalną, dosłowną, bezpośrednią interpretację jako pierwszą, podstawową. Nie mamy prawa upoważniającego nas wobec przytoczonych przykładów, a tych przykładów mamy mnóstwo. I to jest bardzo ważne, że nie mamy prawa odstąpić od literalnego pojmowania. Nie wolno nam naruszać literalnego rozumienia Łukasza, 1 rozdział, 32-33 werset. I nie wolno nam naruszać literalnego rozumienia mnóstwa innych miejsc z Biblii, przepowiadających odbudowanie państwa izraelskiego, przepowiadających przyjście Chrystusa, przepowiadających i opisujących chwalebne królestwo Pana Jezusa Chrystusa. Takiego prawa nie ma.
takie prawo podkopałoby powagę i moc Słowa Bożego. I tutaj jest to bardzo niebezpieczne. Bo jeżeli byśmy zaczęli się bawić w takie różne filozofie, wolnomyślicielstwo, to po prostu to jest zabobon albo wręcz niewiara. Zabobon to jest, gdy trochę objawienia ze Słowa Bożego mieszamy z własnymi wymysłami. Z kolei niewiara to jest, gdy odrzuca się to, co Słowo Boże mówi wyraźnie. Jedno i drugie zachodzi, jeżeli to, co Słowo Boże mówi, traktuje się jako uduchowione, choć nie ma się do tego takiego prawa, bo Słowo Boże jest tak i amen. Ono jest takie, że mamy je rozumieć bezpośrednio, literalnie, dosłownie. Niestety jest mnóstwo tak zwanych reformowanych Izraelitów lub liberalnych Izraelitów. Już mieliśmy to w Dziejach Apostolskich, libertynów była synagoga, mieliśmy saduceuszy, którzy odrzucali zmartwychwstanie. I tacy ludzie już od zanadrza, od dawien dawna starali się symbolizować proroctwa Starego Testamentu i w wyniku tego zaprzestali oczekiwać Mesjasza w dosłownym znaczeniu. Jeden z nich jakiś czas temu mówił: Mesjasz to XIX stulecie. I ta absurdalna doktryna jest dzisiaj głoszona prawie powszechnie w ich główniejszych synagogach. Jest to bardzo dziwne zjawisko w naszych czasach, że nawet Żydzi razem z poganami zaczynają symbolizować, to znaczy Pismo Święte czynić symbolicznym, niedosłownym. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? Zapytał w Ewangelii Łukasza 18:8 Pan Jezus. Dlaczego tak zapytał? Oto ten proces symbolizowania, odsuwający literalne, bezpośrednie, dosłowne znaczenie jasnych słów Pisma Świętego, wstrząsa podstawami każdej chrześcijańskiej doktryny. Nie da się trzymać Słowa Bożego, jeśli sobie pozwalamy na uduchawianie czegoś, co Bóg nie przewidział do uduchawiania. To popycha takie ofiary, takiego uduchawiania w przepaść bezwzględnej niewiary lub zabobonu, do błędnych teorii, różnych bzdur. Nawet była taka sekta swedenborgianizmu. To była sekta teozoficzna założona przez Emanuela Swedenborga, żyjącego w latach 1688-1772 w Anglii. I on też uduchawiał. Na co przyda się ludzka mowa, jeżeli ona nie wyraża ściśle określonych pojęć? To samo ze słowami Pisma Świętego. Jeżeli mielibyśmy uduchawiać, to przestaje mieć to jakikolwiek sens. Nie ma to żadnej mocy. A przecież ze Słowa Bożego mamy wyraźne świadectwa, że Duch Święty precyzyjnie dobierał takie wyrazy, aby one dokładnie wyrażały Jego myśli. Jest bardzo dużo takich dowodów ze Słowa Bożego. Znowu posłużę się, nie wiem, czy prawdziwą, czy nieprawdziwą historią. Pewne dziecko zapytało: jeżeli Jezus nie tak rozumiał, jak mówił, to dlaczego On nie mówił tak, jak rozumiał? Bardzo mądre pytanie tego mądrego dziecka. Jeżeli Jezus nie tak rozumiał, jak mówił, to dlaczego
On nie mówił tak, jak rozumiał. A przecież pierwszy w słowach z 14 rozdziału Ewangelii Jana mamy powiedziane, że przyjdę i wezmę was do siebie. Gdyby tak nie było, to byłbym wam powiedział. Tak Pan Jezus przecież dodał. I dlatego możemy w pełni wierzyć, że Pan Jezus tak właśnie rozumiał, jak mówił. Że słowa Pana Jezusa nie przeminą, jak uczy nas Mateusza, 24 rozdział, 35 werset. Pan Jezus rzekł, że nie przyszedł rozwiązywać zakonu albo proroków, ale je wypełnić. I faktycznie On je wypełni. I powiedział, że przeminie niebo i ziemia dopiero wtedy, kiedy niebo i ziemia przeminie, to będzie czas, kiedy mogłoby cokolwiek przestać być wiążące ze Słowa Bożego. Dosłownie Mateusza 5 rozdział 17-18 werset czytamy: nie przeminie niebo i ziemia. Może przeczytam to z UBG. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie sprawa, aż wszystko się wypełni. Aby upewnić nas w tym rozumowaniu, teraz chciałbym, żebyśmy zerknęli na proroctwa, które dosłownie, bezpośrednio, literalnie wypełniły się przy pierwszym przyjściu Pana Jezusa. Zgodnie z tą zasadą, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej niż mówi Pismo. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Jeśli z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa na świat literalnie, dosłownie, bezpośrednio wypełniły się proroctwa o zamęczeniu, umęczeniu Mesjasza, jak widzimy to w psalmie 22. Psalm 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku? Boże mój, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie w nocy, a nie mogę się uspokoić, ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha, ale to Ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swe paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda, rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie zgraja złoczyńców. Przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Także Izajasza, 53 rozdział. Któż uwierzył naszemu głoszeniu, a komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed nim jak latorość i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał. Zgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, zgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz on był zraniony za nasze
nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Jeżeli tych licznych proroctw nie będziemy traktować literalnie, to jak mamy je traktować? A przecież one literalnie, dosłownie, bezpośrednio się wypełniły. Jeżeli z przyjściem Jezusa na świat literalnie, bezpośrednio, dosłownie wypełniły się proroctwa o umęczeniu Mesjasza, to czy nie ma on na pewno przyjść znowu i również wypełnić proroctwa o chwalebnym panowaniu Mesjasza i zwycięstwie i sławie, w zwycięstwie i sławie? Na przykład Psalm 2. Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży. Ja ustanowiłem swojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Ogłoszę dekret. Pan powiedział do mnie: Ty jesteś moim synem. Ja ciebie dziś zrodziłem. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz. Teraz więc, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Pocałujcie syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają. Psalm 72. Za jego dni zakwitnie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, dopóki księżyc trwa. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Przed nim upadną mieszkańcy pustyni, a jego wrogowie będą proch lizać. Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyć. Daniela, 7 rozdział od 13 do 14 wersetu. Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka. Przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego i dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Kolejne miejsce z Izajasza, 9 rozdział. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Albo Izajasza, 11 rozdział. I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzenia wyrośnie i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie czujny w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą, ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Czy Izajasza, 60 rozdział. Słońce nie będzie już twoją światłością za dnia, ani księżyc już nie zaświeci ci swoim blaskiem, ale Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chwałą.
Nie zajdzie już więcej Twoje słońce, a Twój księżyc nie ukryje się, bo Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. Cały Twój lud będzie sprawiedliwy, odziedziczy ziemię na wieki i będzie latoroślą mego szczepu, dziełem moich rąk, abym był uwielbiony. Najmniejszy rozmnoży się tysiąckrotnie, a malutki w naród potężny. Ja, Pan, dokonam tego rychło w swoim czasie. Czyż nie jest naszym obowiązkiem zbadać tych licznych proroctw o cierpieniach Mesjasza, które już się na nim dosłownie wypełniły, a na których my się opieramy jako na mocnych dowodach prawdziwości i natchnienia Słowa Bożego. Przykłady. Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Tam czytamy o narodzeniu z dziewicy. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emmanuel. Albo Micheasza, 5 rozdział, 2 werset. W Betlejemie. Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Albo Jeremiasza, 31 rozdział, 15 werset, wymordowanie dzieci. Tak mówi Pan, w Rama słychać głos, lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów. Nie daje się pocieszyć po stracie swoich synów, bo ich już nie ma. Albo Ozeasza 11:1, wezwanie z Egiptu. Gdy Izrael był dzieckiem, umiłowałem go, a z Egiptu wezwałem mego syna. Albo Izajasza 11, rozdział 2, werset. Pomazanie Duchem Świętym. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Albo Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset, wjazd do Jerozolimy. Raduj się wielce, córko Syjonu, wykrzykuj, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zbawiciel, cichy i siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Albo psalm 41, werset 9 i psalm 55, werset 12-14. Zdrada przyjaciela. Najpierw psalm 41:9. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę. Lub psalm 55:12-14, bo to nie wróg mnie lżył, co mógłbym znieść. Nie powstał przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził, wtedy ukryłbym się przed nim. Ale ty, człowiek równy mi, mój wódz i przyjaciel, mile naradzaliśmy się ze sobą i razem chodziliśmy do domu Bożego. Albo Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset. Uczniowie zapierają się Pana Jezusa. Mieczu, ocknij się przeciwko mojemu pasterzowi, przeciwko mężczyźnie, który jest moim towarzyszem, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a owce zostaną rozproszone. Ja zaś zwrócę swoją rękę ku maluczkim. Albo Izajasza 11:12. Sprzedanie Pana Jezusa za 30 srebrników. Potem powiedziałem do nich, jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi moją zapłatę, a jeśli nie, zaniechajcie jej. Odważyli więc moją zapłatę, 30 srebrników. Albo Izajasza, Zachariasza, przepraszam, 11 rozdział, 13 werset. Kupno pola garncarza. Potem Pan powiedział do mnie, rzuć je przed garncarza. Wspaniała to zapłata, na jaką mnie tak drogo oszacowali. Wziąłem więc 30 srebrników i rzuciłem je przed garncarza w domu Pana. Izajasza 50, rozdział 6, werset. Pan Jezus był opluty i wyszydzony.
Podałem moje plecy bijącym, a moje policzki rwącą mi brodę. Nie zakrywałem mojej twarzy przed zniewagami i pluciem. Druga Mojżeszowa 12:46 oraz Psalm 34, 20 werset o tym, że kości Chrystusa nie połamano. W jednym domu będzie spożywany baranek, nie wyniesiesz z domu nic z jego mięsa i nie złamiecie jego kości. On strzeże wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie będzie złamana. Psalm 69, 21 werset o tym, że będzie żółć i ocet. Zamiast pokarmu podali mi żółć, a gdy pragnąłem, napoili mnie octem. Psalm 22 o tym, że ręce i nogi będą przebite, szaty rozdzielone, losy rzucone. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Izajasza 53 rozdział o tym, że będzie on ubogi, umęczony, cierpliwy i że będzie mu zadana śmierć. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, zgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości, kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. I takich miejsc jest bardzo, bardzo dużo w Piśmie Świętym. Wszystko to wypełniło się dosłownie, gdy Chrystus przyszedł pierwszy raz. Zatem nie mamy podstaw, aby odrzucać dosłowne, literalne, bezpośrednie wykonanie się tych licznych proroctw odnoszących się do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, do Jego chwalebnego panowania na ziemi. Kilka takich miejsc warto, żebyśmy sobie przypomnieli. Po pierwsze, że przyjdzie ten sam Pan, co widzimy w 1 Tesaloniczan 4:16. Po drugie, że przyjdzie z okrzykiem, co widzimy w 1 Tesaloniczan 4, rozdział 16, werset. Po trzecie, że umarli usłyszą Jego głos, co widzimy w Ewangelii Jana 5, rozdział 28, werset. Że zmartwychwstaną umarli, a żywi wierzący będą przemienieni i będą wzięci na powietrze na spotkanie Pana, co widzimy w 1 Tesaloniczan 4, rozdział 17, werset. Że Pan Jezus sam wierzących weźmie do siebie. Widzimy to w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 3 werset. Że Pan Jezus będzie służył tym, którzy czuwali, co widzimy w Łukasza 12:37. Że Pan Jezus znowu przyjdzie na ziemię, co widzimy w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 11 werset. Że wróci Pan Jezus na tę samą Górę Oliwną, skąd był wzięty, co widzimy w Zachariasza, 14 rozdział, 4 werset. Widzimy, że przyjdzie w ogniu płomienistym, 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 8 werset. Widzimy, że na obłokach niebieskich z mocą i chwałą wielką przyjdzie Pan Jezus. Mówi o tym Mateusza 24:30, 1 Piotra, 1 rozdział, 7 werset, 4 rozdział, 13 werset. I wstanie na ziemi. Jak widzimy Hioba 19 rozdział, 25 werset. Widzimy, że przyjdą z nim święci, to znaczy Kościół. Mówi o tym 5 Mojżeszowa, 33 rozdział, 2 werset i 1 Tesaloniczan
trzeci rozdział, 13 werset oraz list Judy, 14 werset. Kolejny fakt, że każde oko ujrzy Pana Jezusa, co widzimy w objawieniu, pierwszy rozdział, 7 werset. Że to Pan Jezus zabija Antychrysta, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 8 werset. Że Pan Jezus usiądzie na tronie, jak widzimy w Mateusza 25 rozdział 31 werset oraz objawienie 5 rozdział 13 werset. Że wszystkie narody zbiorą się przed Nim, a On będzie je sądził, co widzimy w Mateusza 25 rozdział 32 werset. Że Pan Jezus zasiądzie na tronie Dawida. Widzimy to w Izajasza 9 rozdział 6, 7 werset, w Łukasza 1 rozdział 32 werset, Ezechiela 21 rozdział 25, 27 werset, że to się dziać będzie na ziemi, co widzimy w Jeremiasza 23 od 5 do 6 wersetu. Że on otrzyma królestwo, Daniela 7 rozdział 13 werset do 14 wersetu, i będzie rządził nią wspólnie ze świętymi, Daniela 7 rozdział 18, 27 werset oraz objawienie Jana 5 rozdział 10 werset. Kolejne miejsce mówi, że wszyscy królowie i narody służyć mu będą. Co potwierdza nam Psalm 72, 11 werset, Izajasza 49, rozdział 7 i 6 werset oraz objawienie 15, rozdział 4 werset. Kolejny fakt, że królestwa świata staną się jego królestwem, co pokazuje nam Zachariasza 9, rozdział 10 werset oraz objawienie Jana 11, rozdział 25 werset. Kolejny fakt, że ludzie się zgromadzą do Pana Jezusa. Pierwsza Mojżeszowa 49 do 10 wersetu. 49 rozdział 10 werset. Że wszelkie kolano ugnie się przed Panem Jezusem. Co widzimy w Izajasza 45 rozdział 23 werset. Że wszyscy przyjdą i ukłonią się królowi, co mówi nam Zachariasz 14 rozdział 16 werset, Psalm 86, 9 werset. Kolejny fakt, że on odbuduje Syjon, co widzimy w Psalmie 102, 16 wersecie. Że jego tron będzie w Jeruzalemie. Też to widzimy w Jeremiasza 3 rozdział 17 werset, Izajasza 33 rozdział 20 do 21 wersetu. Kolejny fakt z przyszłości na temat Pana Jezusa, że apostołowie usiądą na 12 tronach i sądzić będą 12 pokoleń izraelskich. Potwierdza nam to Mateusza 19 rozdział 28 werset i Łukasza 22 rozdział 28 do 30 wersetu. Kolejny fakt, że on będzie rządził wszystkie narody. Psalm 2, 8 i 9 werset oraz objawienie 2 rozdział 27 werset. Te miejsca wszystkie warto przeczytać ze swojej Biblii. Kolejny fakt, że on będzie rządził w sądzie i sprawiedliwości. Izajasza 9 rozdział 7 werset. Kolejny fakt, że świątynia jerozolimska będzie odbudowana, co mówi nam Ezechiela rozdziały 40 do 48, a chwała Pańska stąpi na tę świątynię, co widzimy w Ezechiela 43 rozdział 2 do 5 wersetu, 44 rozdział 4 werset. Że się objawi chwała Pańska, mówi o tym Izajasza 40 rozdział 5 werset, że pustynia stanie się ziemią urodzajną, mówi o tym Izajasza 32 rozdział 15 werset, że pustynia zakwitnie jako róża, Izajasza 35 rozdział 1, 2 werset, że odpocznienie jego sławne będzie, bo mówi o tym Izajasza 11 rozdział 10 werset. I wiele innych miejsc można by zacytować.
Oczywiście nie ma w tych jasnych proroctwach żadnego symbolizmu, który dałby nam powód do przenośnej interpretacji. Taka przenośna interpretacja jest całkowitym sprzeniewierzeniem się Słowu Bożemu. Jest to błąd. Zatem, jeśli tak, to oczekuję i myślę, że i ty powinieneś zacząć oczekiwać, że Chrystus wypełni te wszystkie zapowiedzi tak dosłownie, jak to On wypełnił inne przypowiednie dotyczące się Jego pierwszego przyjścia. Jest to bardzo kluczowe, abyśmy tego pilnowali, by dosłownie, literalnie rozumieć Słowo Boże. To jest jedyna możliwość, żeby uniknąć pułapek wpadania w różnego rodzaju zabłądzenia i błędy. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję za uwagę.